1 września, godzina 4:45. Strzały z pancernika Schleswig-Holstein oznajmiły światu początek II wojny światowej. Siedmiodniową walkę o Półwysep Niemcy nazwali bitwą o Westerplatte. Zapewne chcieli w ten sposób wytłumaczyć długotrwałość tych zmagań i niewspółmiernie wysokie straty, które ponieśli. Niewielki teren półwyspu ostrzeliwany był z dział pancernika i atakowany od strony lądu. Drugiego dnia walk półwysep został zbombardowany przez niemieckie bombowce nurkujące. Był to szczególnie trudny moment dla obrońców Westerplatte. Tej nowoczesnej broni nie mogli w żaden sposób się przeciwstawić. Załoga Westerplatte poddała się Niemcom 7 września. Żołnierzy czekała niewola w obozach jenieckich. W obronie Poczty Polskiej brało udział 55 Polaków, uzbrojonych tylko w broń strzelecką. Atakowało ich blisko 200 Niemców z SA, SS i Policji Gdańskiej, uzbrojonych oprócz broni strzeleckiej w 3 działa i wozy pancerne. Opór Poczty Polskiej trwał 12 godzin. Decyzję o poddaniu się przyspieszyło podpalenie budynku przez atakujących. Niemcy nie uznali pocztowców za żołnierzy, lecz